Nadchodzą wiadomości z całego świata, w tym z Królestwa Trzech Koron. Jak wiadomo, Szwecja jako pierwsza wprowadziła rewelacyjną technikę postępowania z koronawirusem, znaczy nic szczególnego nie robić. Jakieś tam ograniczenia były oczywiście, ale minimalne. Jeszcze w ich ślady poszła Białoruś, Brazylia. No i teraz te kraje odniosły wielki sukces, bo rzeczywiście ilość śmierci na głowę mieszkańca jest taka sama, albo mniejsza nawet niż w krajach takich jak Polska. No a nie wprowadzały żadnych tam szczególnych lockdownów, kwarantyn itd. Proszę Państwa, to o tym wszyscy już wiemy, pisałem o tym trzy razy, gadałem trzy razy, że nasz rząd, który zrobił te wszystkie lockdowny, kwarantanny etc., ten rząd nic nam nie dał, równie dobrze mógł nic nie robić i wynik byłby dokładnie, czy prawie dokładnie taki sam, a może nawet mniejszy. Nie wiadomo, prawda? Nie wiadomo, jak to jest. Po prostu ludzie muszą z tym wirusem zetknąć, kto zachoruje, to zachoruje, kto umrze, to umrze, prawda? I tutaj koniec dyskusji, musimy się z wirusami oswoić. Jak Państwo pamiętają piękny książkę Wellesa, Wojna Światów, film na jej temat też jest, to właśnie to opanowaliśmy Ziemię, dlatego że umiemy żyć z wirusami, to oczywiście kosztowało śmierć milionów ludzi. Ale umiemy żyć z bakteriami i jesteśmy na nie odporni. Otóż wiadomości ze Szwecji są takie, że w Szwecji nagle premier rządu oświadczył, że jest źle i strategia była zła. O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że trzeba kupić szczepionkę. No a jak tutaj namówić Szwedów, żeby kupić dużo szczepionek, skoro jest tak dobrze? No w związku z tym trzeba było powiedzieć Szwedom, że jest źle i proszę Państwa, żeby kupić szczepionkę. To nie jest wszystko. Ludzie umierają na koronawirusa, ale oprócz tego umierają na inne choroby. I jak już pisałem w marcu czy w kwietniu, to, że rząd pozamykał szpitale i oddał je do dyspozycji chorych na koronawirusa, spowoduje, że będą fatalnie wyglądały wyniki chorych na wszystkie choroby. I rzeczywiście, proszę Państwa, liczby są takie, że w Polsce w listopadzie zmarło dwa razy więcej ludzi niż w listopadach w roku poprzednim, przedpoprzednim i tak dalej. Dwa razy więcej, czyli 62 tysiące. Z tego wynika, że 31 tysięcy zmarło przez interwencję rządu. Z tych 31 tysięcy na koronawirusa umarło 15 tysięcy, powiedzmy. Plus minus. Czyli 16 tysięcy zmarło dlatego, że rząd robił prawda, lockdowny, kwarantanny i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie tylko żeśmy nie uratowali nikogo, ale w śmierci na koronawirusa jesteśmy na remis, a za to ginie no, nie dwa razy więcej, ale prawie dwa razy więcej ludzi na inne choroby. I jakie są wiadomości ze Szwecji, o czym mówiłem na początku? Wiadomości są takie, że oni mają no też średnią, jeśli idzie o wartość koronawirusa, ale znacznie mniej umarło na inne choroby. Liczba zgonów na inne choroby jest taka sama, jaka była w latach poprzednich, a u nas, proszę Państwa, o połowę większa. I to pokazuje, że nie tylko żeśmy ludzi nie uratowali, ale przeciwnie, żeśmy zamordowali miesięcznie, rząd nasz morduje tysiąc ludzi. Mówiłem o tym wielokrotnie, natomiast ten dowód, że w Szwecji właśnie ludzie nie umierają, jest bardzo ważny. Bardzo ważny, bo może wreszcie nasi rządzący zrozumieją, że łapki siedzą, żeby coś robić. No, trzeba coś robić. Jak się wsadza brudnymi łapami się manipuluje, to niestety efekty są z reguły gorsze. Nie tylko w zdrowiu, ale w gospodarce nieustannie, prawda? Co on zrobi, to gorzej. I ja może przypomnę Państwu, bo nie wszyscy pamiętają, pracę największego tutaj socjologa wszechczasów, Herberta Spencera, który robił badania, no po prostu policzył liczbę ustaw wydawanych przez brytyjski parlament w latach 1800-1820. Po czym sprawdził ku swojemu zdumieniu, że w latach 1820-1840 wszystkie te ustawy odwołano jako zbędne lub szkodliwe. Czyli parlament brytyjski, który nie jest ani o jotę gorszy, podejrzewam, od dzisiejszego polskiego, po prostu też uchwalał ustawy i efekty były
ujemne, a nie dodatnie. To jest ciężkie do zrozumienia, bo ludzie mówią, że rząd źle robi. Problem nie polega na tym, że rząd źle robi. Polega na tym, że rząd cokolwiek robi. Gdyby nie robił, byłoby o wiele lepiej. Jak słusznie powiedział świętej pamięci Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych w tym czasie, rząd nie może rozwiązać waszych problemów. Rząd może wam tylko napytać nowych problemów. I to właśnie już nie jest problemy, ale 16 tysięcy trupów miesięcznie to jest efekt działalności rządu.